Dzień dobry, nazywam się Wioletta Olejarczek. Basia Kurek. Jesteśmy członkiniami Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej w Częstochowie i właśnie przeprowadziłyśmy badanie TAPE. To znaczy Tool of Agroecological Performance Evaluation. Czyli badanie ewaluacji wydajności agroekologii. I to fantastyczne badanie, w naszym przekonaniu, zostało zorganizowane przez FAO, Organizację Narodów Zjednoczonych spraw Rolnictwa i Wyżywienia. Oraz Skole Campesine, włoską organizację zajmującą się agroekologią i polską fundację AgroPermalab. Przybadałyśmy 15 gospodarstw agroekologicznych należących do Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej. Agroekologia. Agroekologia to nie zamrożona fotografia, tylko rewolucja, ewolucja. Nasz pilotaż miał na celu zbadanie wypracowanego narzędzia do badania agroekologii. Pierwszy etap badania polegał na spotkaniu z przedstawicielami instytucji lokalnych, zbraniu wiadomości o regionie z perspektywy rolniczej, dotyczącej klimatu, ziemi, rynku zbytu. Krokiem kolejnym było spotkanie się z rolnikami, dyskusje i rozmowy dotyczące agroekologii i naszych lokalnych wyzwań, naszego środowiska, naszej pracy i przeprowadzenie ankiety Tape. Kolejnym elementem było wprowadzenie danych w system KOBO i teraz czekamy na zanalizowane przez FAO wyniki naszej pracy. Zetknięcie się z badaniem agroekologicznym było dla mnie ważne i inspirujące, jako rolniczki, jako konsumentki, jako człowieka, jako członkini kooperatywy. Okazało się, że gdy spotkają się rolniczki, rolnicy, badaczki i wielogodzinna sesja dyskusyjna na temat agroekologii, wyzwań rolnictwa, wynikiem tego było, że mamy wspólne wartości, wspólną bazę. Wspólne potrzeby dbania o matkę ziemię i to doświadczenie tej wspólnoty było dla mnie osobiście bardzo ważne. Tak, dla mnie, jako konsumentki kooperatywy, to też było bardzo cenne doświadczenie, że mogłam poznać wartości rolników, od których kupuję pożywienie i to, czym kierują się na co dzień uprawiając ziemię, a też pozytywnym zaskoczeniem były rozmowy z otoczeniem instytucjonalnym, gdzie okazało się, że urzędnicy również rozumieją wartość i to jak cenna jest matka ziemia, a także rozumieją i znają pojęcie agroekologii. Powąchaj tego selera. Mmm, tak pachnie agroekologia. <ścoughs> Ej, wielu, szkoda, że się już skończyło to badanie. No, w ogóle ta Ekologia jest taka fajna. Pamiętasz te spotkania, cztery godziny z rolnikami. W ogóle wszyscy przyjechali zmęczeni. Oczywiście z jedzeniem jak to rolnicy, fantastycznym. Tak. I po tylu godzinach pracy, dyskusji wszyscy w ogóle na skrzydłach wylatywali. No, było super. No. Fajnie było. Fajnie. Ekologia jest fajna. Fajnie.